Wczoraj praktycznie cały internet zawrzał po tym, gdy redakcja jednego z portali ogłosiła światu, że podobno ich zaufane źródło wewnątrz Microsoftu przekazało informacje o tym, iż gigant z Redmond planuje przejęcie kilku firm, w tym Valve czy Electronic Arts. Witam Was zatem bardzo serdecznie w materiale, w którym wspólnie przyjrzymy się temu, czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa oraz jakie byłyby jej konsekwencje. A teraz zaczynajmy. Nie jest tajemnicą, szczególnie dla moich stałych widzów, że aktualna konsola Microsoftu, czyli Xbox One, radzi sobie na rynku ponad dwa razy gorzej. Mowa tu bowiem o około 30-35 milionach sprzedanych Xboxów i ponad 70 milionach sprzedanych egzemplarzy PlayStation 4. Dodatkowo od jakiegoś czasu także Nintendo nie pozwala Microsoftowi spać spokojnie, bowiem Switch w mniej niż rok znalazł ponad 10 milionów nabywców, co jest wynikiem godnym pozazdroszczenia. Szefostwo konsolowego działu firmy z Redmond zdaje sobie sprawę, iż spory udział w słabych wynikach sprzedaży ich sprzętu ma mocno ograniczona, szczególnie względem Sony, ilość tytułów ekskluzywnych. Rozpiętość gatunkowa gier na PlayStation jest też większa względem Xboxa, gdzie dominuje głównie Halo, Gears of War i Forza, przeplatane okazyjnie przez Sunset Overdrive czy Quantum Break. Nic więc dziwnego, że aktualnym celem Microsoftu jest odbudowanie pozycji ich konsoli na rynku przed debiutem 9. generacji, a do tego potrzeba im większej ilości gier. Aby ten cel osiągnąć, muszą z kolei dokonać zakupu wydawców lub deweloperów. Wszystko to powoduje, iż artykuły dotyczące nowych ruchów Microsoftu są tak dobrze klikalne. Co ciekawe, gdy szykowałem się do tego materiału, znalazłem pewną informację mówiącą o tym, że pierwsze plotki dotyczące przejęcia Electronic Arts przez Microsoft pojawiły się jakieś 9 lat temu, a mimo to do niczego nie doszło i obie firmy nadal działają samodzielnie. Informacje podane przez Polygon mówią o chęci przejęcia Electronic Arts, Valve, PUBG Corporation. Najbardziej prawdopodobna wydaje się ta ostatnia opcja, gdyż ta firma ma najniższą cenę rynkową, a po przejęciu twórców Minecrafta w 2014 roku chyba nikogo nie zdziwi, jeżeli Microsoft będzie chciał zakupić kolejne studio, którego gra, w tym przypadku PlayerUnknown's Battlegrounds, odniosła sukces. Z kolei najmniej możliwe wydaje się wykupienie Valve, ponieważ jest to firma całkowicie prywatna, nienotowana na giełdzie, a Gabe Newell raczej nie odda kury znoszącej złote jaja, jaką jest platforma Steam. No dobrze, a co z Electronic Arts? Tutaj sytuacja jest najtrudniejsza do określenia. Z jednej strony EA wyceniane jest na jakieś 35 miliardów, podczas gdy rezerwy Microsoftu szacowane są na około 130 miliardów dolarów amerykańskich, z tym, że ciężko powiedzieć, jak na tak wysoki wydatek zareaguje zarząd korporacji. Z drugiej strony, nawet jeśli Microsoft zdecydowałby się na zakup EA, to firma może napotkać problemy prawne oraz sprzeciw komisji antymonopolowej. Kolejną niewiadomą jest też opłacalność zakupu EA, gdyż raporty firmy jednoznacznie stwierdzają, iż ich gry przynoszą o wiele większe dochody na konsolach z rodziny PlayStation. Ciężko też przewidzieć reakcji firm i organizacji, których licencje wykorzystuje EA, takich jak Disney i Gwiezdne Wojny, bowiem zamiana tych produkcji na gry ekskluzywne dla konsoli Microsoftu oznacza dla tych firm o połowę mniejsze dochody. Wielu zastanawia się też nad losem niektórych serii Electronic Arts, takich jak Need for Speed, któremu groziłoby wygaszenie w celu niedopuszczenia do wewnętrznej konkurencji z Forzą. Interesująca może być też odpowiedź Sony, które mimo iż wydaje dziesiątki gier, to w swoim portfolio nie ma ani jednej produkcji skupionej wyłącznie na piłce nożnej. Oczywiście ten temat można by omawiać godzinami, ale moim zdaniem do czasu wycieku jakichś dokumentów lub potwierdzenia tych informacji przez Microsoft, tudzież Electronic Arts, nie ma sensu się podniecać, bowiem na ten moment są to tylko plotki, których w branży gier nie brakuje. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie o tej całej sytuacji. Sprawdźcie też linki w opisie, a ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.